witam wszystkich bardzo serdecznie, raz kolejny na moim kanale wasz zajebisty ciaoping.pl z tej strony, kłaniam się nisko po same kapisko. Dzisiaj kolejny odcinek kampanii, tak jak powiedziałem, że będę teraz może mniej więcej raz na tydzień wgrywał następny odcinek, tak będę się teraz starał tego dotrzymać. Jak i w ostatnim odcinku zaczynamy tutaj od zrobienia z własnej klasy. To jest bardzo fajną rzeczą według mnie ogólnie w kampanii, że można robić swoje własne pierdółki, swoje własne klasy i tak dalej i tym podobne. Jak już widzimy po broniach do wyboru, będzie to prawdopodobnie misja jakaś trochę, że tak powiem, w starszych czasach, nie w tych całkiem nowych. Oczywiście wtedy stawia się pytanie, czy bierzemy fala, czy bierzemy... bierzemy fala. Bierzemy sobie... Tekamu. I co możemy dodać? Możemy to dodać. Bardzo dobra rzecz. Większe magazynki, dobra rzecz. I celownik. No dawaj. Czemu nie? Dochodzimy do drugiej broni. Co bierzemy jako drugą broń? Bierzemy... dużego wyboru nie mamy. O, snajperkę mogę wziąć jako drugą broń. I... shotgun też mogę wziąć. Shotgun jest dobry. Przydał się. W ostatnim odcinku się bardzo przydał shotgun. Mogę wziąć sobie drugą broń. I zwykłego MPS-ka. To mi się oczywiście o wiele bardziej podoba ta opcja. I weźmiemy sobie MP5. Czy wolicie snajperkę? Na pewno wolicie snajperkę, bo wtedy takie świnki jesteście, wolicie robić duże rzeczy. Tu jest oczywiście baretka. Baretkę bym wolał, ale weźmiemy sobie dragunowa. Też nieźle napierdziela. Przynajmniej w starszych częściach Call of Duty. Zobaczymy, jak to tym razem będzie. Większe magazynki, akok, no nie. Tak, granaty. Nie chcę zwykłego granata, chcę C4, chyba że mogę wziąć obydwa. Nie mogę, to kici w dupę. BBB, co mogę tutaj? Zugangskit. Laufen Sie schnell, während Sie durch die Zielrichtung blicken. O, to jest git majonez, to jest też git majonez. I dajemy, napierdalamy. I tu muszę powiedzieć, że tych misji ani z YouTube'a, ani sam nie grałem, ani nic w tym stylu, nic mi teraz to nie mówi. Więc jeżeli będę częściej ginął lub cokolwiek, to bardzo was przepraszam. Jednak tak jak mówię, nie mam zielonego pojęcia, wchodzę na surowo. Więc zobaczymy, co to będzie. Ten oczywiście mówi, ej, tamten ostatnio wziął tego Dillosa. Tak bardzo go potrzebowałem, tak bardzo chciałbym mojej kobiecie go sprezentować. A tu dupa. Nie dostałem. Stary, wiem, też go chciałem. Jak byłem mały, już marzyłem o tym. Te filmiki, szczerze mówiąc, coraz bardziej mnie denerwują, coraz są super zrobione i wszystko i tak dalej, ale jeżeli rozumiesz ten język, ja rozumiem co prawda, ale nie opłaca mi się to zostawić po to, żebyście wy to słuchali, bo to jest po niemiecku i gówno wam to da, to wolę coś samemu pierdzielić pomiędzy. Tylko szczerze trapałem, nie wiem nawet pojęcia co pierdzielić. Będę szczery, przyznam się, nie bijcie mnie proszę, nie po twarzy, nie! Tak to wygląda. U mnie akurat teraz jak nagrywam ten odcinek, jest bardzo, bardzo późno. Mam godzinę drugą w nocy. Według europejskiego czasu, według niemieckiego czasu polskiego, Kidgowi. Więc już jest troszkę późno. Moja kobieta śpi, mam nadzieję, że jej nie budzę moimi okrzykami tutaj i wszystkim innym. Ten dalej pierdzieli o tym kotlecie. Jebaniec ty. Ale tym razem dostał jointa, widzicie? Zaczyna być coraz lepiej się opak ma. O, filmiki zaczynają być chyba coraz krótsze. I zobaczymy. Sutufa emisja. Zu CIA. 1986. Jesteśmy... Znowu linie jakieś i znowu skakanie. Pisało Pakistan chyba, ale wygląda mi bardziej na Egipt. Co widziałeś? Piasek, piasek i jeszcze więcej gównianego piasku. Mówię, tych misji teraz nie znam znikąd. Jednak mam celownik, ale to nie jest taki, jak ja chciałem. Chciałem zwykły ten czerwony punkt. I... bullshit. O, powiedzcie, że tu będę grał z tymi koniami. To by było zajebiste. To by mi się bardzo podobało. No to Chińczyk. Ich bringe euch zum Anführer der Mujahedin. Aha. Er kann euch helfen, Raul Menendez zu finden. Wir haben ausgeruhte Pferde. Ihr folgt uns.
Yeah, będziemy jechać na koniach. Jeha! No i to mi się podoba. To mi się kuźwa podoba, story. A mam nadzieję, nie będzie to za ciężkie. No. Ale jak mam biegnąć na tym gównie? Oh yeah, baby. Oh yeah. O, to mi się podoba, ty. Tak jak już wspomniałem w ostatnim odcinku właśnie, że słyszałem, że będzie taka misja z koniami. Nie wiedziałem, że to akurat będzie następna misja. Zajebiście mi się to podoba. Po prostu jest to kozackie. Nie wiem, czy są przeciwnicy, czy to są moi. Ale chyba moi, bo nie strzelają. Ciekawy jestem, czy będę musiał strzelać, czy cokolwiek. Jak na razie tylko biegnę. Co, teraz ja jestem pierwszy? Leszcze. Dupa, jestem pierwszy. Chciałem być pierwszy, nie jestem pierwszy. Mój koń wypił kesera, sera. Forever you will be. The future is gonna see. Sera, sera. Nie, nie zsiądę z konia. Biorę tą kobyłkę. Gówno, nie chciałem zejść, hello. Chciałem tą kobyłkę wziąć do domu sobie. Tep, terep, tep. Muszę im wszystkim pokazywać, jakie mam zajebiste bronie przy sobie. Na kozaka iść. Patara, rara, ja umiem żonglować brońmi, a ty nie. Bo jestem lepszy Mariola, jestem lepszy Mariola. I jak w większości gier, jakie tylko i wyłącznie wychodzą w tematyce wojennej, oczywiście Amerykanie są tymi dobrzymi, a Rusi są źli. Tak przeważnie jest, było i prawdopodobnie będzie w większości tych gier. Mi to szczerze mówiąc nie przeszkadza, co prawda moja kobieta jest ruską, więc to tak trochę miętą nie pachnie. Jej to na pewno nie bardzo pasuje, z drugiej strony mi by pasowało, bo przynajmniej mój kraj gdzieś ma udział. A rzadko bywa, że gdzieś jest Polska, ma jakiś swój udział. Co prawda założyłem już w niejednym filmie jakimś amerykańskim, jakimś to było hollywoodzkim, jakiś polski kubek w jakimś filmie lub polską koszulkę z napisem Polska nawet było w jednym filmie. Bardzo fajna rzecz. Ja zawsze jestem strasznie dumny z tego, jak to widzę. Tu znowu jest mi za długie już ten filmik. Tutaj mamy Mustafa. Jalla, jalla! Das weiß ich sogar, Sau. Dann los! Hello, Mariole. Wir müssen uns beeilen! Sie dürfen nicht ins Ziel! Znowu na konia! No i zadupcamy. Teredam, 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 dam, dam, teredam, 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 dam, dam, teredam, 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 dam, dam, teredam, dam, dam. Dam, 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 Ja nie wiem, czy ja mam biegć, czy mam tam strzelać. Kreska z tyłu jest pewnie. Biegnę. What's going on? What's going on, Mariole? Ja nie wiem, co mam robić. Jednak nie miałem tutaj biegnąć. Tam biegnąć mam, tam biegnąć mam. Ale mi spierdylił. Jeszcze zdążę. Jednak muszę jednak bardziej na to patrzeć, co mam robić. No iha! Teraz jeszcze mam strzelać, czy co? Wredactwo. Ciekawe, czy tu działa quickscoping. Mamy jakiegoś wroga? Tam mamy. O, tu nie działa quickscoping, to całkiem inaczej w ogóle się strzela. Ej, przecież się zastrzeliłem, nie ledźwiaja. Wow, Mariole, hej, byście może najpierw ich zabili, zanim ja tu wychodzę. Hej, Mariola! Hej! Dobra, u mnie zaczyna się tutaj coś czerwono robić, więc na chwilę przyklęknę. Chciałem znowu quickscope'ować, ale tu jednak nie wychodzą takie zabawki.
Hey, jest coraz więcej, hello. Ach. Mam gdzieś iść, mam coś robić, hello, mówcie coś, koledzy. On tutaj stać, no bez jaj. No i następnie idą, no to przecież nie ma końca. Zobacz. Ach. No przecież zaraz mi się amunicja skończy, jak będę musiał ciągle w nich napierdzielać, no hello. Pierdolę, idę dalej. Czekajcie. Okej, okay, chyba nie miałem wychodzić. Na to bardzo mocno wygląda. Ah. Ej, tutaj już byłem. Ach, suka mi spierdolił. Ach, pingwin, pingwin! Co jest? Przecież nic nie wypiłem. No przynajmniej nie za dużo. Patrz. O, niemożliwe ty. Przez chwilę to trochę lepiej wyglądało. Nie! Oj, ten czerwony punkt trochę naprawdę brzydki. Nie, wydaje mi się, że to jednak jest pojedynczy ogień lepszy. Mój czy nie mój? Wygląda to, że mój. No wcale ten czerwony punkt mi się nie podoba, ta snajperka mi jednak lepiej pasuje, no. W końcu się coś rusza, Jezus Mariola. O-o, to było chyba za blisko. Ważne, że obrazek, który był pokazany, to było jakaś, wyglądało jak maz tam M5 czy MP, a chuj wie, jak ona się zje. MX5, dokładnie. O, w serducho dostał kulę i się załamał chłopak. To powtórzymy tak jak przed chwilą. No bierz tą broń. Hello! Mnie strzelił i nie trafiłem przez pałę. Za. Okej, Polak znowu kradnie, Polak znowu kradnie. Tak ma być. Uuuu, ciasteczka! Teraz mam minę gdzieś położyć. What? What? Nie miałem dopiero co tego tu położyć? Co to teraz było? Co za fail? Co za fail? No to mi się teraz wcale nie podoba. Ej, moją sniperkę oddałem. To mi się nie podoba, to mnie się nie podoba. Dobra, za 17 naboi Stingera to można żyć. Przynajmniej Stingera, chuj jak to się dzieje. Darum platziert.
Aha. Okay, okay, Mariola. Okay, okay, Mariola. I'm doing what are you want. Die Engstelle im Westen ist sicher. Und da mich ja Panama. Sie heizen uns mit allem ein, was sie haben. Überall im Tal sind Feinde. I znowu na wiokoniku. I padadaj, daj, 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 jestem za daleko, mi się wydaje. Zielfassung erfordert. Nie rozumiem teraz za bardzo, co mam tutaj zrobić. No tak będzie lepiej. No i to mi się podoba. Pisałem co... To mi się podoba, no. Jeszcze więcej? Verdammt guter Treffer, Mann! Mach die russischen Bastarde fertig! Kampfhubschrauber neutralisiert! Im Osten wurden weitere russische Hubschrauber gesehen. Reichen wir! Ja! Hello. Wow. Bam, suka, bam. No dobrze, że się nie wróciłem po snajperę, ty. O, o, będzie wpierdol, będzie wpierdol. O, o. Bam. Poszał, ty zjebać. Ausgeschaltet. Die Russen haben das Munitionslager der Mujahedin im Osten überrannt. Es muss um jeden Preis zurückerobert werden. Mullah Rahman ist besorgt. Er glaubt, wir verlieren den Kampf. Sag Rahman, dass mich das Scheißdreck interessiert. Das Munitionslager ist links vom Tal. Oh fuck. Sorry, że tak mało gadam, ale tak się teraz tutaj dzieje. Wir gehen zu Fuß weiter. Że jestem tak tutaj po... Oh. Że tak powiem, wkręcony teraz w tą całą tutaj kampanię, że nie mogę w ogóle się... Że nie umiem się w ogóle skupić na gadaniu, bo naprawdę tu się coś dzieje. Moi czy nie moi? A chuj wie. Biegniemy dalej. Czy on ten helikopter się nie rozdupcył? Das Munitionslager gehört uns. Du kämpfst tapfer, Amerikaner! Mason, zurück zur Basis, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Das solltest du dir selbst ansehen. Już seryjnie tak się wkręciłem w tą kampanię, że teraz naprawdę nie wiem, co mówić. Naprawdę jest... Muszę naprawdę przyznać, że kampania im się udała na 100% w tej części gry. Jeszcze nigdy w życiu tak kampanią nie byłem podjarany jak tutaj, bo na razie naprawdę jest zajebiście. Naprawdę jest po prostu, no, czad i pietruszka. Normalnie kozackie fuj. Jestem, no mówię, po prostu nie wiem, co gadać, bo tak się
no zajebisto, no nie wiem co gadać, bo naprawdę jest czad. Jest cud, miód i orzeszki. Zajebista misja, bardzo mi się podobała, na konikach to i tamto, dużo nawet jakichś żarcików nie robiłem, po prostu naprawdę, dużo nawet nie gadałem, bo byłem strasznie wkręcony. Nie wiem teraz, czy to koniec misji, czy jeszcze coś teraz będzie? Jeśli to koniec, to mówię bardzo, bardzo, bardzo mocno was przepraszam, że za dużo nie gadałem. A nie, jeszcze nie koniec. Co, szczęście, może jeszcze zdążę coś powiedzieć. No co, miałem coś zobaczyć, no pokaż. Co widzę? Chuja widzę. Jadą wózki. Die Russen wollen uns noch ein letztes Mal rohe Gewalt demonstrieren. Dann zeigen wir ihnen ein letztes Mal, was Mut ist. Alles klar. I tak wygląda walka polska. Oh fuck. Co, ale Rusy trochę zabawek przynieśli, he? Tylko, że coś czuję, że nie dobiegnę. Ja chciałem zwolnić! Naprawdę chciałem zwolnić! Ej, koń mnie zgniótł! Wiesz, ile koń waży, człowieku? Jasne, stary, jasne. Że wcale nie przy... Wcale się mną nie poniecili, tym człowiekiem. Wow! Wow, stary! Wyluzuj, co to mi dał? What's going on? Co to za ciuśmok? Jakieś cyfry widzę przed oczami. Widzicie to? Moje cyferki latają. Ale mi przy dupcu w czapę, stary, pa, pa, pa. Ja boję. Jeśli nie ma alkohol. Co to za ciuśmok? Ale kozacko, no to z tymi cyferkami im trochę nie wyszło, mogli naprawdę gwiazdki zrobić. O, w dupę dostałem, w papę. To był taki zboczeniec, co się wchodził do pomieszczeń jakiś żoneczek i chował się w szafach. A jak przechodził mąż, to ich mordował. Dajesz to misja twa, no widzicie. Widzę, że te misje coraz dłuższe. Widziałem, że ostatnia też dość długa była. Tak bywa. Po prostu będziecie mieli dłuższe odcinki. Jedyne, co jest problem, nie z długością odcinków, tylko przez to, że u mnie to trochę dość dużo zajmują te filmiki. Ponieważ staram się naprawdę w jak najlepszej jakości zapisywać, jak tylko się da. Dla przykładu tutaj przykładowo jeden z największych komentatorów niemiecki, on wgrywa filmiki z prędkością filmików tak jakby 6 megabitów, z jakością tak jakby wideo, ja wgrywam 16 megabitów. Jest to różnica i to nie mało, tylko u mnie te trochę filmiki więcej zajmują. Zresztą jakie mam ustawienia mniej więcej to wiecie, bo robiłem już na ten temat filmik. Jeżeli nie znacie tego filmiku, to co możecie obejrzeć, to wiecie, jakie będę miał mniej więcej ustawienia? Co się dzieje? O. Coś mi od dupca na dekiel. W każdym razie, na dzień dzisiejszy już się trochę to zmieniło. Moje ustawienia, znaczy niedużo, akurat sobie tylko jakość dźwięku powiększyłem z 320 kg, które wtedy miałem, na 520 teraz robię. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że czasami w Audacity mam jakieś problemy, jak nagrywam dźwięk. Co to jest? Nie mogliście sobie czegoś lepszego wymyślić? Co się, muszę... Aha, ja muszę walczyć sam ze sobą, żeby go nie zabić. To mi się podoba. Ale widzę coraz więcej cyferek, nie wiem, czy mam je czytać, czy tylko ja je widzę. Może jestem jakimś geniuszem i widzę cyfry wszędzie? O! Tyle się... Menendez hat gesagt, dass sie leiden müssen. Hinterhältiges Stück Scheiße! Wir haben euch doch mit den Russen geholfen! Nein. Nein, ihr seid unser wahrer Feind. Co za wałek? Und werdet es immer sein. Co za wałek? To ja im pomagam. O, Bikarek jest online.
Ohne Wasser schafft man es. Vielleicht einen Tag. Oh, und mich perdut. Wenn man stark ist. Alle, ja. Wsadzili mnie na pustyni. Hello, Mariola. O, oni są chyba kaput. Warunki pogodowe nie przypisują na dzisiejsze skoki narciarskie. Niestety będziemy musieli dzisiaj zrobić skoki na piasku. Czy z tego coś wyjdzie i kto dostanie pierwsze miejsce, to się dopiero okaże. Okej. Coś dostałem. Wygląda na to, że następna misja się skończyła, więc przejdę po raz kolejny do Suchara Wieszoru. A więc... Ucieka dwóch wariatów z wariatkowa, no i przechodzą pod oknem portiera. Nagle jeden się potyka, a portier pyta. Kto tam? Miau! Odpowiada jeden z tych wariatów. No i przechodzi drugi i oczywiście, bo wariat, bo debil, no i też się potyka i cak na papę. No i znowu się portier pyta. Kto tam? Drugi kot. W tym miejscu dzięki wielkie za oglądanie, obejrzenie mnie znowu do końca. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i paluchowania. Jeszcze raz sorry, że tak dużo nie mówiłem, ale jednak naprawdę ta kampania w Black Ops 2 strasznie mi się podoba, strasznie mnie ujmuje, przekonuje i tak dalej. Naprawdę jest fascynującą rzeczą, przynajmniej jak dla mnie. Ja się wczułem tak w dzisiejszą... część w dzisiejszą misję, że sutki mi sterczą, palce drętwieją i dostaję gęsie i skórki. Następnym razem może będzie trochę lepiej, może na trochę będę bardziej mógł się wczuć, żeby coś do was mówić, a być może też nie, bo być może następna misja będzie tak samo fajna jak i ta. Jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy. A więc jeszcze raz dzięki za obejrzenie mnie do końca. Na razie. Wenn das nicht schwul war.